Szkocka katedra. Dziwne miejsce na zakopanie skarbu. No, w sumie nie. Zanim Avery tu dopłynął, to miejsce było od dawna opuszczone. Chyba masz rację. Wyznaczono dużą nagrodę za jego głowę, więc mógł się ukryć. To... co się stało pomiędzy tobą a Rafem? Ach, miałem go już dość i on mnie chyba też. Nie mogłem sobie poradzić z twoją śmiercią i jego ciągłą frustracją. A jestem pewny, że był gotów mnie zabić, gdybym nie odszedł. Wyobraź sobie, co by teraz zrobił. Nawet nie próbuję. Sam posłuchaj. Jest bezlitosny. Jeszcze bardziej niż wtedy, gdy z nim pracowaliśmy. Słyszałem różne historie. Wiem, ja też. Dzięki temu nie czuję się z tym źle. Owszem, musimy znaleźć inną drogę. Możemy użyć tego. O, masz rację. Co to do cholery? Sprzęt do kopania. Shoreline? Patrz. Myślałem, że są przy katedrze. Padli! Dobra, żyjemy. Was też było miło poznać, Shoreline. Chyba się nas spodziewali. I wygląda na to, że szukają z dala od katedry. To znaczy, że musimy jak najszybciej pobiec na cmentarz. Właśnie. Dlaczego nie szukaliście poza katedrą? No, szukaliśmy trochę, ale to tak wielkie miejsce, że przypominało to raczej szukanie igły w stogu siana. No, na przykład przy pomocy dynamitu. Mnisi mieli kilka kwater mieszkalnych. Główna jest oczywiście na cmentarzu. Doskonałe miejsce. Znowu sprzęt Shoreline. No ale ich tu nie ma. Może nam się poszczęści i sami się wysadzą. Co według ciebie? Tak? Dynamit. Hej, ostrożnie z tym, dobra? Hej, otworzyłem drzwi. To było głośne. Mam nadzieję, że nas nie usłyszeli. Może hałas wtopi się w pozostałe eksplozje. No i proszę. A macie. Przez tyle lat wysadziłem masę rzeczy. O, jeszcze nie wiem.
Ukryj się! Gdzie nasi chłopcy? Odbezpieczcie broń. To ci sami, o których mówiła nam Nadine? Tak czy inaczej, mamy strzelać, żeby zapatrz. Tutaj! Ktoś wysadził te drzwi. Co to? Mam ich na oku! Źle skończyć. Tak. Wiejmy stąd, zanim ktoś tu po nich przyjdzie. No chodź, idziemy. Mam! Ej, ostrożnie. Dobra, myślisz, że dasz radę? O czym ty mówisz? Ja cię tego nauczyłem. To pokaż, co potrafisz. Widziałeś? A, nie wale. Sam, tam jest jakaś drabina. Okej, czekaj. Podejdę. Podsadź mnie. Ugh.
pociągnę cię. Dobra, jest. Budynek klasztoru. Trzy małe podskoki stąd. Ej, bo zapeszysz. Zjeżdżamy! Waży! Świetna zabawa. Ja tak mogę cały dzień. A za chwilę on płaci nam podwójnie za to, żeby ich sprzątnąć. Idziesz tam, gdzie prowadzi kasa. To okrutne. Będzie gorzej. Idę się odlać, a ty naucz czegoś naszego kadecika. Co było dalej? Dobrym z naszą pomocą go uciekał. Ale kiedy skończyła się kasa, nie mieliśmy powodu, żeby się lewą stronę ja a generał? Nie przetrwał w jednej nocy. Musicie się bardziej postarać. Zobaczmy, czy to się nie zmieni. Skończyliście już? Cmentarz gotowy na wizytę Gogusia. Nie zamierzają przestać, nie? Szefowa domaga się wyników. Jak najszybciej. Udało im się coś znaleźć? Podobno coś odkryli, ale nie znam szczegółów. Coś tam jest! Może to nasz zając. I co, było tam coś? Nic, pusto. Zła jadka. Ktoś na pewno to usłyszał.
Musimy się ruszyć. Tam, za tymi murami. O, nie przeskoczymy nad wąwozem. Musimy znaleźć inną drogę. I zjeżdżamy. Super. Mnie rozsadziło, a ten dupek jeszcze mnie opieprzył. Mogłem go zastrzelić. Walczy z całym naszym zespołem. Co według ciebie mogłaby zrobić Nadine? Wykonywałem jej rozkaz. Tak czy inaczej, co by zrobiła? O cholera! Ale strzał! Dobra. Chodźmy dalej. Spójrz tylko na ten widok. Sam! Tędy! Nieźle. Złap oddech. Długa droga przed nami. Nie wygląda zbyt bezpiecznie. Wow. No dobra. Jak on mógł, to ja też. Hej! Lepsze niż skok na bungee. Skakałeś kiedyś na bungee? Nie, ale to na bank jest lepsze. Co robiłeś przez te wszystkie lata? Skakałeś po ruinach? Tak jakby strzelali do mnie. Wysadzali, uderzali, kopali. Dobra, czaję. Dźgali, truli. Ah!
I to tyle. A, nie zupełnie. Wejdźmy wyżej, żeby przeciąć wąwóz. Dobra, wystarczy tego ślizgania. W tyłku mam mnóstwo żwiru. Klasztoru. Jesteś gotowy? Piękne lądowanie. Miejsce. Witamy na cmentarzu świętego Dyzmy, rzekomym miejscu spoczynku Henry'ego Avery'ego. Znajdźmy ten grób. Hej, Nathan, spójrz! Na tym są dwa kordelasy. Jak na zwoju z krzyża. Ale daty się nie zgadzają. Pierwszy odrzucony. Zostało całe mnóstwo. Okej. Okay. Skrzyżowane kordelasy, czaszka i kości. I daty 1659-1699. Musimy znaleźć nagrobek, który ma wszystkie trzy. Nie tego grobu szukamy. Tu nie ma czaszki i nie ma kości. Hej, spójrz na ten. Tempus edax rerum. Czas pożeracz rzeczy. Jezu, co za radosna gromadka. A niech to. Wygląda na to, że Rafe tu umyszkował. O, super. Całe szczęście, że nie ma pojęcia, czego szukać. No, nie ma. Ale może mu się przywarcić. No, oby nie. Nie ma skrzyżowanych mieczy. Nie nasz gość. Nie ma czaszki i kości. Ładny krzyż celtycki, ale nie tego szukamy. No i miecze się zgadzają. Sam, chodź! Znalazłeś? Patrz, Benjamin Bridgman. To pseudo Avery'ego. Ale ta czaszka jest jakaś, no nie wiem, jakby tutaj nie pasowała. Dziwne, symbol Avery'ego wygląda inaczej. No właśnie, czaszka powinna być skierowana w bok.
patrz. Co my tu mamy? To krypta. Krypta? Ukryta za tajnymi drzwiami? A, zakładam, że drzwi dodano później. Żeby ukryć skarb. Napisał to jeden z mnichów. Wszyscy tu są. Jezus, Dyzma po lewej. Skruszony złodziej. Gestas po prawej. Złodziej zuchwały. To jakaś lampa. Ej, kopciuchu! Pożycz zapalniczkę. Wiesz, zabolało mnie to. Boleć to cię będą płuca. Dobrze, tato. To ci dopiero. To światło świeci po drugiej stronie muru. Dobra, zobaczmy. Mogę przesuwać światło? Jedziemy. A, połącz kropki. Wygląda dobrze. Nathan, udało ci się. Wygląda jak gwiazdozbiór. Tak, to waga. Symbol sprawiedliwości. Ciekawy wybór dla bandy piratów. No dobra, to spróbujmy. Sezamie, otwórz się. To nie ta bajka. Ładny widok, ale nie ma skarbu. Nie, ale spójrz, widzisz te krzyże. Tak. Ej, tam jest jaskinia? Pod spodem? Tak. Avery chyba chce nam pokazać drogę. Jest pewien problem. Jak tam pójdziemy, to wrócimy prosto w stronę katedry. I z powrotem do Rafe'a. Cholera. Nie każmy mu czekać.